Mam podejrzenia, że dojeżdżam do miejscowości Wołgodońsk. Co by oznaczało, że mam za sobą 1/3 drogi. A to by oznaczało, że zajebiście się jedzie. Jakość obecnej dojazdówki, no, będzie bolało. Moja dupa. Kuźwa mać. O tym właśnie mówię. Dbaj o dupę swoją, bo masz tylko jedną. Zobaczymy, czy będzie. Oś ty kuźwa. Dobra, maksymalnie 80 na liczniku, hopy. Tam gościu nawet coś ominął, kuźwa, na drugą stronę, także możliwe, że ten zrobi to samo zaraz. I żwir, i piach, i dziury. Wszystko dla mnie, co mi jest potrzebne. O, jedziemy z daleka. Po części się cieszę, po części się smucę. Wołgograd, Wołgodońsk pokazuje, że prosto. To jak? Pokaże mi w prawo. To ja nie jadę na Wołgodońsk w ogóle? A, objazdem będę jechał. Ok, czyli tamta droga prosto, ona prowadzi do miasta. Kuźwa, na zakręcie tyle chujostwa. Tamta droga prowadzi do miasta, z tego by wynikało, jakimś takim dziwnym łukiem. A ta prowadzi za miasto. O nie, nie dam się ochlapać. Ni chuja. Przejedź sobie. No jedź, ja już stoję. To już mi nic nie zrobisz. Ha. No to nie rozumiem. Wołgodońsk. To tamta droga prowadziła do Wołgodońska, a ta dokąd, skoro wjeżdżam właśnie do Wołgodońska? Masz, a to masz. Biezapasność, oddział kadrów. A, czyli bezpieczeństwo. BHP. Tak? Prodaża bilieta. A tu jest dworzec, jak u nas kiedyś. Jak młodzi ludzie chcą zobaczyć, jak się żyło w Polsce w latach 90., początek 2000, i uważają, że Unia Europejska to samo zło, to zapraszam do Wołgodońska. Gdzie jestem? Wołgodońska.
przejdźcie się tu po mieście, bo to dokładnie tak wyglądało. Dokładnie tak to wyglądało wszystko. Nie to, że jakaś tam tragedia, ale... ale tak to wyglądało. A jeszcze jak chcecie się poczuć... kuźwa, mało ci. Mało ci, kuźwa, rozpieprzenia samochodów. Teraz drzwi chcesz skasować, tak? Rajdowiec po prostu z powołania. Nic mu nie wytłumaczy. Żadna stłuczka i żaden problem, że mają, że coś jest nie tak. Ciekawa instalacja na stację, na rejestrację. Chyba tak się spieszył, a teraz jedzie. Jak? Przez niego nie spojrzałem, kto ma tu pierwszeństwo, ale chyba nie ja. Ale to już się wpierdolę. Dokładnie tak to wyglądało. Zapraszam, pomieszkajcie tu 2-3 tygodnie. Dokładnie mieliśmy takie drogi, takie auta, takie chodniki. I tak biznes był prowadzony, jak tutaj jest prowadzony obecnie. Powinno być po prostu... się trąbne. Nie wiem, czy to do mnie było, czy na gościa, że się wlecze. Dla każdego, który mi powie, że Polska by lepiej wyszła bez Unii, to obowiązkowy wyjazd tutaj albo na Ukrainę. Białoruś to co innego. Białoruś o dziwo wygląda dobrze. Jest zarządzana lepiej. Tutaj Rosja też Rosji oczywiście nierówna, dlatego mówię o Wołgodońsku, a nie o Moskwie na przykład. No, tak to wyglądało. Ale tama. Zajebiście byłoby tam podjechać i zobaczyć, jak to wygląda po drugiej stronie. Podejrzewam, że tutaj jest woda spiętrzona, a po drugiej to jest taka zwykła rzeczka i by była fajna różnica wysokości. Zadonskaja, czyli to jest jakaś od Podolnie? Może to jest Don? Nie no, Zadonskaja. Nie mam pojęcia, co tu jest za rzeka. Kuźwa. Ja pierdolę. Chuju jebany.
W życiu bym się nie spodziewał, że on tu będzie stał, kurwa. Tak to jest, jak chcesz kogoś wpuścić. Stawił sobie, kurwa, auto na moście. Myślałem, że on jedzie powoli, chociaż płyta OSB. Biała lilia. No niestety, tu zaczęło piździeć. Na nieszczęście nie mogę w tym momencie nigdzie stanąć. Po prawej mamy Wołgodoński Hollywood Imperial. Krasnojarska. Przestało podobać właśnie, musiałbym gdzieś jednak stanąć, a tu jest kuźwa taka droga, że nie chuja. Marozowsk, no Morozowsk kuźwa, robi się maraznie. I od razu ciepło. No i tak się ubiorę. Niech chuja. Nie jadę dalej w ten sposób. Bystro i wkusno. I tacyś koledzy z Rosji tutaj są. Jedzą bystro i wkusno. Bystro i wkusno, no to taki szybko i smacznie, czyli fast food. Inaczej. Podejrzewam. Wasi frukty. Niskie je ceny. A jabłka macie z Polski? Oła moja, już mnie dupa boli. Jak tylko zwalniam, to mnie dupa boli. Hello, kolego. U was lewa w górę nie działa, tylko sobie trąbicie? Ze śmiesznych rzeczy myślałem sobie, że podczas jazdy ja nie będę miał o czym gadać. A mi się kuźwa ryj nie zamyka, bo ja dawno nie gadałem z człowiekiem dłużej niż parę minut. Po prostu napierdalam sam do siebie, żeby się zająć. Sam sobie towarzystwo robię.
dobry dzień. Kiedy pojechał, tak, tak. Rajeta do pojechał. Już jest? Tak. A kuda? No teraz jest Elista. Elista, o, Gorad. 4 km. No, Kiera był w Azerbejdżanie. No, ludzi irytowały. No, oni nie dają, jak chcesz zaprawić, nie dadą ciebie jedną minutę. Gawariat w to время. No, ponrawiło. Fruchty хорошие, да? Что хорошее? Фрукты, да, хорошие. Не на мотоцикл, может быть. Мотоцикл, да. Это мотоцикл. Зеленая карта и... Я понял, да. Проверили таможенники, все. Да, да. ВИН смотрели, да? ВИЗ? ВИН. Ja, win. Gdzie jest widać? Imię, to proszę. I kto? Imię. Moje imię? Ja... Win. Posмотрю po komputerze, proszę. Nie ma problemu. I ja daję wam dokumenty, jeśli odpoczę. Aha, dobrze. Tak ja zdu zdjęć, tak? Da. Co widziałeś w Rosji? Nową Kilasy, a poza tym? Drogę. No ale a co widziałeś? Co było? No tam pola jeszcze były trochę. No ale tak niedużo.